witam wszystkich na kolejnym treningu. Mam nadzieję, że już jesteście gotowi. Mieliśmy trochę problem z podłączeniem, ale już wszystko gra, więc zaczynamy trening. Stajemy na zbiórkę. Musubidachi, Rei, Os, Seizan. Mokso, zamykam oczy i luźno oddycham. Otwieramy oczy. Szanowni, Rei. Os. Szanowni, Rei. Os. Kali, Rei. Os. Hiroksu. Rei. Os. Os. Zaczniemy standardowo od króciutkiej rozgrzewki. Łapki. I biegniemy. Luźno biodra. W drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Rozcieramy drugie kolano. Idzie ręka, Shiro, Antai, Shiro, naciąga jedną rękę w bark, rozluźniamy, druga strona. I moje ręce. Shiro. Ok. Kamoje. I luźno wymach nogi w przód. Kolano prosto. Idź. Ni. San. Si. Tu. Luk. Sić. Patrz. Tu i druga strona, idź, ni, san, si, tu, ruk, sić, hać, tu i luźno biodra i w drugą stronę. Jak mamy parę, to w parach. Łapiemy się za ręce. Odchylamy się do tyłu. Jeśli nie mamy pary, to można zrobić to samo bez pary. Jeszcze parę razy. I stoimy tyłem do siebie. I klaszczemy łapki. Ok. Wystarczy. Kamae. I robimy kółeczko do przodu. Ja przypomnę tylko, żeby nie stać w ten sposób, że za każdym razem się kiwamy przód tył, tylko uginamy kolano. Uginamy kolano. I tu pracuje samo biodro. Tak? Kamae. I jedziemy. Idź. I. San. Si. Tu. Rok. Sić, patrz, tu, tu i druga strona, idź, ni, san, si, tu, ruk, sić, patrz, tu, tu i luźno bioderka. I w drugą stronę.
kamae i to samo robimy, ale kolano na zewnątrz. Ech i san si to ruk sić pać tu ciu i druga strona ech i san si to ruk sić pać tu ciu i luźno biodra i w drugą stronę kamae i jeszcze raz robimy wymach nogi w przód ech i sam si tu druk sić pać tu ciu i zmieniamy nogę ech i sam si tu druk sić pać tu ciu i luźno bioderka i w drugą stronę. Ok, to wystarczy, jeśli chodzi o tą króciutką rozgrzewkę. I dzisiaj zaczniemy sobie od przypomnienia podstaw. Zwrócimy dużą uwagę na poprawność pozycji. Powtórzymy, przypomnimy sobie zenku tsudachi, przypomnimy sobie kiba dachi, koku tsudachi. Te trzy podstawowe pozycje, które są takim fundamentem, jeśli chodzi o kwestie wykonywania różnych technik w kihonie, w kumite czy w kata, jeśli chodzi o sztuki walki. Zacznijmy od pozycji zenku tsudachi. Ja przypomnę, powinniśmy stać tak, że szerokość naszych bioder mieści się między stopami. Jedna noga z przodu jest ugięta, z tyłu noga jest wyprostowana. Staramy się, żeby stopy były obie skierowane na wprost. Nie pochylamy się i bardzo ważne, żeby kolano było nad palcami. Jak popatrzymy z góry, to nie powinniśmy widzieć stop. I tu już od razu zwrócę uwagę na kwestię przechodzenia. Nie pochylamy się, przy przejściu do tyłu nie odrywamy stopy, tylko staramy się przenosić ciężar z jednej nogi na drugą i przechodzimy. Poruszamy się, dostawiając nogę po łuku. Nie odrywamy stopy, nie człapiemy w ten sposób, że stawiamy nogę z góry na dół, tylko cały czas poruszamy się w pozycji dotykając parkietu. Plecy wyprostowane, łapki z tyłu i robimy przejścia do przodu. Ech. Ni. Nie zapominając o tym, że przy każdym ruchu jest wydech. San, tu jest wydech. Napinamy lekko brzuch i do tyłu robimy. Ech. Ni. San. Pamiętać o tym, żeby plecy były wyprostowane. Bardzo ważne jest, szczególnie jeśli chodzi o kwestie walki, o kwestie szybkości techniki, jeśli moje kolano jest maksymalnie ugięte do przodu, to nie nadrabiamy tu głową, tylko tułowiem. Kiedy balansujemy na tej granicy, kiedy kolano zrobi ruch do przodu i nasze ciało samo przechodzi za oś na środek ciężkości i nasz ciężar pcha nas do przodu. Wtedy ta pozycja jest najszybsza do wykonania, natomiast kiedy kolano jest cofnięte daleko, to my musimy to nadrabiać albo tułowiem, albo robić ten długi ruch i wtedy ta pozycja jest stosunkowo wolna. Przy kihonie tego tak bardzo nie widać, natomiast przy kata, natomiast przy kumite, szczególnie przy kumite, gdzie zależy nam na szybkości wykonania techniki, czyli dojścia, skrócenia dystansu do partnera, to ma kolosalne znaczenie. Nawet jeżeli nasza pozycja jest wysoka i my będziemy mieli ten nawyk, że to kolano robi krótki tylko ruch, nasze ciało robi krótki ruch, już się przesuwa do tyłu, natomiast jeżeli będziemy cofnięci, to my musimy wykonać ten ruch dłuższy, a więc zabiera nam to więcej czasu, to jest takie dosyć bardzo istotne.
Teraz jeśli chodzi o pozycję kibadachi, ja już to tłumaczyłem, kibadachi to jest tak jakbyśmy połączyli dwa zenkutsudachi. Jest to dwie szerokości naszych bioder, powinno się zmieścić między stopami, kolano idzie na zewnątrz. Błędem w tej pozycji jest to, kiedy my kolana wypychamy do przodu i kolano jest daleko za osią równą z palcami, my kolana musimy rozsunąć na zewnątrz i bioderka wypychamy do przodu. Kibadachi, czyli tak zwana pozycja jeźdźca. I pozycja kokutsudachi, to jest pozycja zenkutsudachi, pozycja kibadachi. Przestawiamy środek ciężkości. Przestawiamy środek ciężkości na nogę do tyłu, skręcamy stopę. Oba kolana są ugięte w różnym kierunku. I teraz połączymy sobie nasze pozycje. Będziemy przechodzili, będziemy zmieniali pozycję. Zaczynamy z zenkutsudachi, też łapki do tyłu. I przejście do przodu jest kokutsudachi, potem jest kibadachi, wracamy do kokutsudachi, wracamy do zenkutsudachi. I robimy kokutsudachi, oba kolana na zewnątrz, żeby nam kolano nie uciekało. Do kibadachi, idź. Do tyłu, kokutsudachi, idź. I zenkutsudachi, nii. Jeszcze raz, idź. Kokutsudachi, nii. Kibadachi, idź. Kokutsudachi, nii. Zenkutsudachi. Zmieniamy nogę. I znowu robimy kokutsudachi, idź. Zwrócę jeszcze raz uwagę na to, żeby nam kolano nie uciekało, żeby nam się biodra nie przekręcały. Biodro jest skierowane po ukosie, oba kolana są w różną stronę skierowane, noga z przodu do przodu, pod kątem 90 stopni, noga w drugą stronę. I przechodzimy do kibadachi. Idź. Kolana na zewnątrz, plecy wyprostowane. Do tyłu kokutsudachi, do tyłu zenkutsudachi. Jeszcze raz, idź kokutsudachi, nii kibadachi. Idź do tyłu, kokutsudachi i zenkutsudachi. I zmieniamy nogę, zrobimy sobie to jeszcze raz. Idź, kokutsudachi i kibadachi. Do tyłu, kokutsudachi i do tyłu, zenkutsudachi. I zmieniamy nogę. Idź, kokutsudachi i kibadachi. Do tyłu, idź, kokutsudachi i zenkutsudachi. Zmieniamy nogę, teraz zmienimy kolejność. Teraz będziemy robili przejście zenkutsudachi do kibadachi, z kibadachi do kokutsudachi. Inne ułożenie pozycji, zupełnie inaczej mięśnie pracują, biodra muszą troszeczkę więcej pracować. Idź kibadachi, ni kokutsudachi. Do tyłu, idź kibadachi, ni zenkutsudachi. Pamiętać o tym, żebyśmy się nie podnosili, nie opadali. Wszystko powinniśmy robić na jednej wysokości. I drugą stronę zrobimy. Idź, kibadachi, ni, kokutsudachi. Do tyłu, kibadachi i zenkutsudachi. Głowa zawsze patrzy na wprost. Teraz skupimy się na tym, że będziemy sobie robili technikę bloki w połączeniu z uderzeniem gyakuzuki, ale dzisiaj zaczniemy odwrotnie. Najpierw będziemy robili dynamicznie, potem poćwiczymy z ciężarkami fizycznie i znowu wrócimy do tej kwestii dynamicznej. Także stajemy w zenkutsudachi, gyakuzuki. Ja będę liczył, robimy przejście, pamiętając o tym, że łokcie ocierają się o tułów. Skręcamy się, nie uderzamy różną ręką w różną stronę, obie ręce uderzają w ten sam punkt. Tutaj troszeczkę pracują barki, ale przy pracy barków nie pracuje kolano, na boki oczywiście, pracuje kolano przód, tył. To my biodra wypychamy w ten sposób, żeby noga pracowała. I robimy przejście gyakuzuki do przodu. Idź, teraz robimy dynamicznie. Ni. San i shiro, ech, i san. I tu też bardzo proszę, żeby zwrócić uwagę na to,
żeby nie robić zarówno przy przejściu do przodu, jak i do tyłu, że nie najpierw idzie tułów. I potem robimy technikę i jak się cofamy, to też nie pochylamy tułowia, żeby przesunąć się, tylko staramy się robić w ten sposób, że to biodra robią pierwszy ruch, to biodro nam wciąga technikę. To wszystko zaczyna się i kończy z ruchu biodra. Jeszcze raz sobie powtórzymy trzy techniki. Eich. Ni. San. Ishiro. Eich. Ni. San. Ok. I teraz bierzemy swoje ciężarki. Przypomnę tylko, że wszystko, co robimy z ciężarkami, robimy bardzo powoli. Im wolniej wykonujemy technikę z obciążeniem, z ciężarkiem, tym większy efekt jest ćwiczenia. Zabraniam uderzania ręką, bo wtedy nadrywamy sobie nasze stawy, a to jest niezdrowe dla wykonywania wszystkich naszych elementów treningowych. Stajemy w zenku sudachi, trzymamy yakuzuki, teraz będziemy robili wolne przejście, nie ma uderzenia, ale jest wydech. Zaznaczamy, wyrabiamy sobie ten nawyk. Im wolniej przechodzi technika, tym większy efekt ćwiczenia. I robimy. Eć, powoli, ni, san. Tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, żebyśmy starali się robić nie, że noga i potem powoli ręka, tylko wszystko robimy w jednym czasie. Musimy sobie tak zgrać czas wykonania. Nogi robią bez obciążenia, więc nie muszą robić mocno, ale też nie mogą robić za szybko, żeby nasza noga musiała się zgrać razem z ręką. Ten sam element wykonania w tym samym czasie. Nie robimy, że najpierw noga, potem robimy rękę. I robimy, to jeszcze raz do przodu zrobimy, tak sobie stanę, żeby każdy miał miejsce. Eight. Ni, san. I do tyłu. Ni, san. Ok, jeszcze raz. Chcę spróbować. To zamienimy się dzisiaj z Kubą ciężarkami. Pół kilo, czyli w sumie kilogram, robi ogromną różnicę. Przy 100 powtórzeniach jest to 100 kilo więcej, ale myślę, że przyda się. Małym dzieciaczkom zabraniam mieć większy ciężarek niż pół kilograma. Jeśli ktoś nie ma jeszcze takich ciężarków, to napełnić sobie taką 0,5 litra butelkę wodą i to jest też mniej więcej pół kilograma ciężaru. Jeszcze raz to samo robimy. Eć, ni, san, ishiro, eć, ni, san. Ok. Odkładamy teraz ciężarki. Zrobimy sobie teraz technikę sanbonzuki. Sanbon, czyli potrójny. Potrójne uderzenie techniki prostej. Techniki ręcznej, techniki prostej w przejściu w zenku tsudachi. To nie jest źle, jeśli wszystkie uderzenia są na jeden poziom, ale musimy mieć świadomość tego, że wszystko trzeba kontrolować. Jeżeli chcę, uderzam na jeden poziom, jeżeli chcę, uderzam na różne poziomy. Tu istnieje takie ryzyko, że jeśli będziemy cały czas ćwiczyli ten sam poziom uderzenia, czyli wszystkie trzy techniki będą uderzały na jeden poziom, to wpadnie nam to w taki nawyk i kiedy będziemy ćwiczyli elementy walki, to jeśli będziemy chcieli zrobić potrójne uderzenie, to one podświadomie będą wykonywane na ten sam poziom. Tu istnieje zagrożenie, że jeśli partner zasłoni się gardą i my trzy razy będziemy uderzali na strefę głowy, na strefę jodan, to ta technika jest nieskuteczna. My musimy umieć to kontrolować. Dlatego teraz będziemy wykonywali trzy różne poziomy. Stajemy w zenku tsudachi. Oddaj mi ciężarki, później będziesz ćwiczył tymi dużymi. Bierzemy ciężarki. Bo później będzie fizycznie, to sobie popakujesz. Stajemy w zenku tsudachi, trzymamy yakuzuki, teraz będziemy robili raz, dwa, trzy, ale zaczynamy od yakuzuki.
Normalnie w Kihonie jest oizuki, yakuzuki, chokuzuki. Natomiast teraz ja chcę, żeby więcej biodra pracowały. Przypomnę tutaj, że kolano jest ugięte. Do yakuzuki wypychamy. Do chokuzuki czy przy oizuki jest technika kolano ugięte. I znowu biodro zamykamy. Nie robimy ruchu ręki, tylko najpierw wypychamy biodro. Zenku Tsudachi, yakuzuki i robimy przejście. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ishiro. Ich, ni, san. Ech, ni, san. I trzecie. Ech, ni, san. Kończymy na yaku zuki. Jeszcze nie odkładaj ciężarku. Jeszcze raz zrobimy to samo, ale teraz bardzo bym chciał, żeby jeszcze bardziej zwolnić wykonywanie tych ruchów. Jeszcze wolniejsze wykonanie uderzenia jest. Ech, i tak jakbyśmy w zwolnionym tempie robili. Wtedy będziemy mogli zwrócić uwagę na ten element biodra. Zaznaczeniem bardzo proszę, żeby robić ten ruch, że to biodro wypycha, biodro dynamicznie, a potem robimy powoli technikę. Tak? Kawaje, yakuzuki i robimy przejście do przodu. Idź, ni, biodro szybko, sam. Przejście. Ec, ni, san. Ec, ni, san. Ishiro. Ec, ni, san. Szybko biodro, luźny ruch. Ec, ni, san. Ec, ni, san. Ok. Odkładamy ciężarki. I teraz to samo zrobimy, ale bez obciążenia. Czyli teraz będziemy robili mocno, mocno dynamicznie. Jest przejście, jest ech, ni, san, tak? Przejście, raz, dwa, trzy z tym zaznaczeniem, że pracuje biodro. Trzymamy yakuzuki. Ech, ni, san, ech, ni, san. Młodsza część grupy może robić troszeczkę wolniejsze tempo, nie śpieszyć się z wykonaniem, wolniejsze tempo, ale samą technikę robimy mocno dynamicznie. Wolniejsze tempo, czyli krótka przerwa, krótka przerwa, krótka przerwa. Osoby bardziej zaawansowane stopniem mogą wykonywać normalny rytm uderzenia, tak jak im akurat pasuje. Jeszcze jedno przejście do przodu. Ech, i do tyłu, ech, ni, san, ok. Zwróćcie uwagę na to, że każda technika to jest wydech i napięcie mięśni brzucha. Nie można tego zrobić na wdechu albo na jednym wydechu i na bezdechu. Jest to niewskazane, jest to niebezpieczne. Nasze ciało musi cały czas oddychać i musimy sobie to oddychanie dopasować do naszych ruchów. To ma nam nie przeszkadzać. Tak jak w normalnym życiu, w normalnym chodzeniu, wykonywaniu różnych czynności, nie myślimy o tym, że mamy zrobić wdech i wydech. Tak samo przy wykonywaniu technik nie możemy skupiać się na tym, że w tym momencie robimy wdech, a w tym momencie robimy wydech. To ma być podświadomie wykonywane, nie zwracając uwagi na to, jak to ma wyglądać. I teraz powtórzymy sobie wszystkie bloki z yakuzuki. Czyli bierzemy ciężarki, stajemy w zenku Tsudachi i na dwa tempa robimy gedan barai, yakuzuki. Ech, blok przejściowy, powoli, ni, szybko biodro, powoli ruch, ech. Blok przejściowy, ni, ech, blok, ni, najpierw biodro, potem ręka, i shiro do tyłu, ech, ni, mocno zaznaczam biodro, ech, ni, ech, ni. Bardzo ważne jest, żeby to nie było
ruch ręki, tylko najpierw biodra. Zwróćcie uwagę na to. Przyblok, kolano ugięte. Biodra są bokiem. Teraz to biodro wyrzuca technik. I biodro robi dynamicznie, a sam ruch robimy bardzo powoli. Jeszcze raz to zrobimy. Ej, gedam baraj. Ni. Ej. Ni. Ej. Ni. Nie zapominając o tym, że oddychamy. I shiro. Ej. Ni. Ej. Ni. Ej. Ni. Odkładamy ciężarki. I teraz to samo zrobimy, ale z wykorzystaniem pełnej dynamiki, mocno robimy. Starsza grupa będzie robiła na jedno tempo, natomiast młodsza grupa, ja będę liczył na dwa, czyli jest eć, ni, natomiast starsza grupa będzie robiła na jedno tempo. Proszę zwrócić tylko uwagę na to, żeby się kończył blok. To nie może wyglądać, że jeszcze się blok nie skończy, a my już będziemy robili atak, bo w realnej sytuacji, jeśli się nie obronimy, to nie wykonamy żadnej techniki. Stajemy w zenku tsudachi i przejście do przodu. Ej, ni, ej, ni, ej, ni, i shiro, ej, ni, ej, ni, ej, ni, ok. I teraz powtórzymy sobie blok Ageuke. Będziemy często powtarzali te podstawowe bloki, podstawowe techniki. Ja się pewnie będę też powtarzał, ale jeśli mamy mocny fundament, jeśli podstawa, a to jest właśnie wszystkie techniki, to jest cała podstawa sztuk walki, jeśli ta podstawa będzie mocna, na tej podstawie, na tym fundamencie będzie można budować potem wykonywanie bardziej skomplikowanych technik, wykonywanie elementów w kata, czy potem wykorzystując je w walce, czyli w kumite. Teraz zrobimy sobie Ageuke Gyaku Zuki. Ta sama zasada, robimy bardzo powoli, ze zwróceniem uwagi, że jest blok przejściowy, nie krzyżujemy tylko rąk. Z ciężarkami jest troszeczkę trudniej, bo te ręce są obciążone, one przeszkadzają, są nienaturalnie zamknięte, ale też starać się, żebyśmy to wykonywali. I też jest blok i tutaj musi być wyrzut biodra, ale samą technikę robimy bardzo powoli. I robimy eć, ni, biodro, eć, ni, eć, ni, i shiro, eć, ni, eć, ni, eć, ni, zrób po kroku do przodu, bo ci potem zawsze brakuje. Jeszcze raz sobie to powtórzymy, zwracając uwagę na to, że przy każdym ruchu jest wydech, spięcie lekkie mięśni brzucha i szybki relaks. Zenku tsudachi i robimy. Eć, ni, eć, ni, eć, ni, i shiro. Eć, ni, eć, ni, eć. I teraz odkładamy ciężarki. I teraz ta sama zasada. Zrobimy sobie to bardzo, bardzo dynamicznie. Zwracając uwagę na to, że przy bloku jest biodro skręcone, kolano jest lekko ugięte. Przy gyaku zuki wyciągamy. Ważne, żeby ta nasza ręka nie ściągała tutaj na dół, tylko starała się schodzić jak najbliżej naszego ciała. I robimy. Ja będę liczył na dwa tempa, Kuba sobie będzie robił na jedno tempo, tak żeby było wygodnie. Natomiast te młodsze stopnie bardzo proszę robić ze mną na dwa tempa. Ec, ni, ec, ni, ec, ni, i shiro, ec, ni, ec, ni, ec, ni. Jeszcze raz sobie powtórzymy. Teraz wszyscy próbujemy już na jedno tempo. Ec, ni, san, i shiro. Ec, ni,
łyczek wody i wracamy do ćwiczenia. Znów ładnie wymierzyłem. Akurat jesteśmy prawie w połowie. Chciałem powiedzieć taką dosyć istotną rzecz. Ja wiem, że bez nadzoru, bez zwracania uwagi, bez podawania tych wskazówek z mojej strony do osób, które ćwiczą, bo ja Was nie widzę, jest trudniej pracować nad daną techniką. Wiem, że taki trening nie jest łatwym treningiem, ale w tej chwili jest to jedyna forma i chciałbym, żeby zwracać na to uwagę, żeby się jeszcze bardziej samemu kontrolować. Nawet jeżeli komuś przeszkadza cokolwiek, to proszę sobie przymykać czasem oczy i skupić się tylko na tym, co słyszycie. Jeśli w głowie poukładamy sobie ważne informacje i będziemy skupiali się tylko na tym, co powinniśmy robić, to nasze wykonanie będzie o wiele lepsze. Natomiast jak coś tam gdzieś będzie hałasowało, ktoś tam gdzieś przejdzie, a jak ktoś jeszcze ćwiczy na zewnątrz, to ktoś gdzieś tam idzie, to będzie przeszkadzało. Starajcie się skupić tylko na tym, co macie do wykonania. Wszystkie inne rzeczy pozostałe są nieważne. Robimy kolejny blok, czyli robimy blok Sotouke Gyakuzuki. Bierzemy ciężarki i robimy H, Sotouke, Ni, Gyakuzuki, H, Ni, H, Ni, Ishiro, H, Ni, San, Si, To, Rok. Ok, zmień nogę, bo to będzie dwa razy teraz na drugą stronę. Bardzo proszę pamiętać, że za każdym razem robimy wydech. My musimy to kontrolować świadomie w tej chwili, natomiast potem nie będzie takiej potrzeby. Będziemy to robili automatycznie, ale teraz jeszcze musimy to kontrolować. Jeżeli powtarzamy jakąś rzecz 10 razy, to możemy sobie zrobić tak. I zrobić 10 razy i wszystko będzie ok. Ale jeżeli w taki sposób mamy zrobić 1000 razy, to już jeden oddech nam nie wystarczy. Jeżeli nie będzie to zgrane, jeżeli to nie będzie zsynchronizowane, to nasze oddychanie będzie nam przeszkadzało. I potem pojawiają się takie elementy jak kolka, kogoś gdzieś tam przytka, bo to jest właśnie wynik złego oddychania w czasie mocnego wysiłku. Proszę o tym pamiętać, że tego trzeba się nauczyć. Robimy jeszcze raz to samo, powoli, ze zwróceniem uwagi na pracę bioder. H, Ni, San, Si, Ko, Rok, Ishiro. H, Ni, San, wydech, Si, Ko, Rok. I teraz odkładamy ciężarki. To samo zrobimy, ale teraz mocno dynamicznie. Kuba będzie robił na jedno tempo, ja będę robił na dwa tempa. Ci, którzy dają radę, próbują robić jedno tempo, pamiętając o tym, że najpierw musi być blok. Nieskończony blok to jest... Nie ma możliwości wtedy wykonania kontrataku w realnej sytuacji. Teraz oczywiście tego nie zweryfikujemy, ale w ćwiczeniu z partnerem na pewno to szybko wyjdzie. Robimy H. Ni, San, Si, Go, Rok, Ishiro. H, Ni, San, Si, Go, Rok. I robimy jeszcze raz. Teraz wszyscy próbują na jedno tempo. Mocno, dynamicznie. H, Ni, San, Shiro. H, Ni, San. Ok. I to tyle, jeśli chodzi o bloki. Pominiemy sobie dzisiaj blok Uchiuke, pominiemy sobie blok Shutouke. Chciałbym, żebyśmy skupili się na innej technice. Ona jest bardziej skomplikowana. I teraz proszę, żeby odłożyć ciężarki. Stajemy, przećwiczymy sobie na razie sam schemat wykonania. Potem będziemy robili dynamicznie, z obciążeniem i potem znowu zrobimy dynamicznie. Wysoka pozycja, czyli oba kolana są ugięte.
Nie stoimy frontalnie, tylko stoimy lekko po ukosie, kamae i na jedno tempo robimy kizamizuki, gyakuzuki. Ważne jest, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że kizamizuki to jest tylko ruch ręki. Kizamizuki to jest wypchnięcie biodra i wydłużenie pozycji, dopiero robimy potem następną technikę. Teraz oczywiście będziemy robili to powoli, na tempo. Tempo H, kizamizuki. Tempo mi, ściągamy nogę, ściągamy rękę. Tempo san, gyakuzuki. Tempo si, ściągamy nogę, ściągamy rękę. Czyli robimy na cztery tempa. Kamae i robimy H, ni, san, si, H, ni, san, si, H, ni, san, si. Cofamy się. Zmieniamy teraz stronę i jeszcze raz na dwa tempa każdą technikę robimy. Ić, kizamizuki, ni, ściągamy, san, yakuzuki, si, ściągamy, ić, ni, san, si, ić, ni, san, si. I do tyłu zmieniamy nogę. Teraz spróbujemy to sobie zrobić na dwa tempa. Tempo idź to jest raz, dwa. Tempo ni, raz, dwa. Bardzo proszę tylko o to, żeby nie starać się, jeszcze nie skończycie techniki, a już robicie dostawienie nogi. Jak najbardziej wypychamy. Tu za każdym jednym razem, chodź na chwilę, daj tak ręce. Tak. Tu za każdym jednym razem, to nie może być tak, że ja tej techniki nie skończę i będę robił potem drugą technikę. Każda jedna technika jest techniką trafienia. Raz, potem powrót i robimy drugą technikę. Przy każdym ruchu robimy wydech. Kamae, robimy dwa tempa. Idź, raz, i dwa, idź, i idź. I cofamy się, zmieniamy nogę. Jeśli ktoś nie ma miejsca, to robi tylko dwa razy. Cofnąć się i zrobić sobie trzeci raz. Ja i tak w międzyczasie coś tam na pewno dopowiadam. Będzie czas na to, żeby sobie te trzy techniki wykonać. I na drugą stronę. Ecz, i, ecz, i, ecz, i cofamy się. Takie kilka wskazówek. Bardzo proszę, żeby nie robić w ten sposób, że przy uderzeniu odwracacie głowę, nie patrzycie. Głowa zawsze patrzy na wprost. To jest tak, jakby nam tą głowę przymurowało. Jak ja się obracam, to głowa, niezależnie od tego, w którą stronę się obracam, głowa musi patrzeć do przodu. I kolejna taka wskazówka. Może z tej strony będzie lepiej widać. Kiedy trzymamy gardę, to przed uderzeniem nie cofamy ręki po to, żeby ją uderzyć. To jest tak, jakbyśmy trzymali rękę i ktoś nam z tego miejsca tą rękę wypchnął do przodu. Musimy robić ten ruch do przodu, z miejsca, w którym on jest. Nie ma cofania ręki po to, żeby uderzyć technik. To jest strata czasu, chodź na chwilę. Jeśli ja będę robił z cofnięciem, a Kuba robi będzie bez cofnięcia, to będzie to wyglądało w ten sposób. Jest idź, on już trafił, a ja dopiero swoją technikę rozpędzam. Jeszcze raz powoli pokażemy, jest idź, a on już wykonał. Teraz jest idź, ja robię jedną technikę, a on w tym czasie zrobił już drugą technikę. To teraz płynnie to zrobimy, bardzo powoli. Jest idź, i on w tym czasie zrobił już dwie techniki, a ja dopiero jedną technikę. Odsłaniamy się w tym momencie, pamiętając o tym, że to jest ten ruch z tego miejsca, w którym jest. Trzymając gardę, nie cofamy ręki na biodro po to, żeby wykonać gyakuzuki. W kihonie, owszem, gyakuzuki z biodra, tak uczymy się prawidłowej techniki, tak uczymy się samej formy, natomiast w walce musimy wykorzystać ten element z tego miejsca, w którym nasze ręce się obecnie znajdują. Kamae i robimy teraz dynamicznie, próbujemy na jedno tempo, ale zachowujemy ten rytm. Z edge robimy raz, dwa i zatrzymujemy się w pozycji. Edge, ni, san,
i cofnij się, zmieniamy stronę, edge, ni, sam, ok, i wystarczy łyczek wody. Za chwilę to samo powtórzymy z ciężarkiem, bo będziemy mieli więcej czasu na wykonanie tej techniki, bo będziemy robili wolniej. Będzie więcej czasu na to, żeby zwrócić uwagę na poszczególne elementy wykonania danej techniki. Chodź. Kamae. I teraz też robimy na dwa tempa. Jest ech, ni, san, si, z ciężarkami. Ech, wydech, ni, też jest tutaj wydech. San, wydech, tu, wdech, wydech. W międzyczasie musimy robić sobie ten wdech powietrza. Jeszcze raz, zmieniamy stronę. Kamae, ech, ni, san, si, ech, ni, san, troszkę wolniej, si, ech, ni, san, si, cofamy, zmieniamy stronę. Kamae, jeszcze wolniej ruch robimy, ech, ni, san, si, ech, ni, san, si, i jeszcze ech, ni, san, si, ok. Odkładamy ciężarki i to samo, ale teraz znowu zrobimy to sobie dynamicznie. Jest ech, robimy raz, dwa i wracamy. Pamiętając o tym, że tu jest wydech, wydech, za każdym razem spinamy brzuch i rozluźniamy mięśnie przed wykonaniem kolejnej techniki. Kamae, ech, ni, san. I druga strona. Ech, ni, san. Ok. I to tyle, jeśli chodzi o tą kwestię techniki. A teraz sobie poćwiczymy troszeczkę fizycznie. Będziemy więcej ciężarków, więcej technik robili z obciążeniem, żeby wyrobić sobie siłę naszych mięśni. Stajemy w lekkim rozkroku. Bierzemy ciężarki. Ja liczę. Ech. Zatrzymujemy. Ni. Wracamy. Pamiętając o tym, że te ręce nie idą po ukosie, te ręce idą idealnie w bok. Nie wyżej niż nasze barki, nie niżej niż nasze barki, na wysokości barku i na drugie tempo rozluźniamy. I też taka prośba i wskazówka, nie robimy szybko, tylko jest ech, dźwigamy powoli, ni, opuszczamy powoli. Wszystko robimy w zwolnionym tempie. Uwaga, chcesz się zamienić? Będzie widać trochę różnicy. O, nie mam ciężaru. Uwaga, robimy. Ech. Ni. San. Si. To. Rok. Si. Hacz. Tu. Tu. Rozluźniamy ręce, trzymamy ciężarki, ale teraz nie spinamy mięśni, rozluźniamy. Są tylko zaciśnięte lekko palce, żeby nam ciężarki nie wypadły. To samo, robimy teraz lekki rozkrok. Ja będę liczył i teraz robimy wymach ręki w przód i zmieniamy stronę. Z tym, że teraz nie układamy ciężarka w ten sposób, tylko w ten sposób. Jest troszeczkę różnica. Natomiast z tyłu układamy sobie ciężarek w ten sposób. Nie w ten sposób, tylko w ten sposób. Uczy to nas kontroli, starać się myśleć o tym, że jedna strona jest do przodu, druga jest po ukosie i teraz zamieniamy. To na pewno będzie sprawiało na początku troszeczkę problem, bo musimy kontrolować, która ręka, w którą stronę jest obrócona. To do tyłu nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, natomiast ma znaczenie, jeśli chodzi
o kontrolę wykonania naszej techniki. Pamiętać o tym, że do przodu ręka jest w ten sposób skierowana, do tyłu ręka jest, ciężarek jest w dół. Tutaj ciężarek jest bokiem, poziomo, natomiast z tyłu ciężarek jest pionowo. Uwaga i robimy. Idź. I. San. Si. I jeszcze taka wskazówka, to proszę przerwać. Bardzo ważne jest, żebyśmy nie obracali mocno barków. Tu pracują same przedramiona. Nie skręcamy się w barkach. Barki są sztywne, tak jakby nas ktoś przykręcił do ściany. Zmienia się tylko układ rąk. Nie ciągniemy barki, nie w ten sposób robimy, tylko barki są cały czas sztywne. To jeszcze raz zaczynamy. Uwaga, ec. I. Jedno tempo. Tak. San. Zmiana. Si. Zmiana. Go. Sztywno barki. Ruk. Syć. Hacz. Barki się nie ruszają. Kiu. Czu. Rozluźniamy ręce. To jest ogromna różnica, kiedy barki pracują w ten sposób. My mamy barki mieć sztywno, pracuje tylko nasze przedramię. Jeszcze raz robimy to samo. Uwaga, ec. I. Pamiętając o tym, że z przodu poziomo, z tyłu pionowo. Si. Go. Rok. Syć. Hacz. Kio. Kio. I rozluźniamy. Odłożyć ciężarki. Rozluźniamy. Jeszcze jedna taka ważna wskazówka. Bardzo proszę, żeby nie robić ugiętej ręki. Tu ma być ręka wyprostowana. Pracuje całe przedramię, pracuje sztywno. Nie uginamy ręki. Ręka ma być wyprostowana, cały czas ręka jest wyprostowana. Wracamy, bierzemy swoje ciężarki. Ciężkie ćwiczenie będzie. Trzymamy teraz sobie ręce wysoko. Ja będę liczył. Robimy cały czas, ale powtórzenie zrobimy sobie 50 razy. Bardzo proszę. To samo tutaj, nie robimy szybko, robimy powoli, powoli ręka wraca, powoli, powoli ręka wraca. Uwaga, ec, i, wydech, san, uczymy się z wydechem, si, go, rok, syć, hacz, kio, dziu, ec. I barki prosto, san, si, go, rok, syć, hacz, kio, dziu, ec, i, san, si, go, rok, syć, hacz, kio, dziu. Zrobimy 40, tylko jeszcze 10, ec, i. San, si, go, rok, syć, hacz, kiu, dziu. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy ręce. To, żeby nam się ręce rozluźniły, to stajemy w eldaci i kopiemy kizami maigiri. Kamae. Jedziemy. I, san, si, go, rok, syć, wydech, hacz, kio, dziu. I zmieniamy druga strona. Kamae, ec. Ni, san, si, go, rok, syć, hacz, kio, dziu. Ok, i bierzemy znowu ciężarki. Ja popatrzę jak z szansem, bo chciałem zrobić takie dosyć wysiłkowe ćwiczenie.
Podnosimy łokcie w ten sposób do góry ciężarki, patrząc na to, żeby nie łokcie były tak, tylko w ten sposób jak najbardziej. I z tej pozycji będziemy robili ręce na zmian. Zwróćcie proszę uwagę na to, żeby ta ręka nie wracała tak, tylko do góry i na dół, tak? I zgrywamy ćwiczenie, żeby ręka była cały czas wyprostowana. I nie nisko, tylko jak najbardziej wysoko, bo mięśnie są już troszeczkę spięte i robimy. Ech, ni, san, si, to, rok, sić, hać, kio, cio, ech, ni, san, si, to, rok, sić, hać, kio, cio, i jeszcze dyszka, ech, ni, san, si, to, rok, sić, hać, kio, cio. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy ręce. Zrobimy sobie jeszcze jedno ćwiczonko z obciążeniem. Zdążymy. Bierzemy ciężarki. Kamae. Teraz będziemy pracowali ze skrętem, ale nie mocno skręcamy się w barkach, ale wyciągamy po ukosie. Nie mocno skręcamy barki, tylko ręka nie uderza do przodu. Ręka nie uderza do przodu sztywno, tylko po ukosie. Barki się też nie przestawiają. Nie skręcamy się w żaden sposób, tylko robimy ruch po ukosie. Uwaga! I jedziemy. Ni, san, prosto barki. Trzy, nie skręcamy barków. Go, rok, syć, hać, kio, dziu, idź, ni, san, trzy, go, rok, syć, hać, kio, dziu, jeszcze dyszka, idź. Ni, san, si, go, rok, sić, hać, kio, dziu. I rozluźniamy ręce. Nie odkładamy ciężarków. Trzymamy ciężarki, rozluźniamy tylko mięśnie samej ręki. Dłonie są zaciśnięte lekko. Trzymamy ciężarki i robimy jeszcze jedno ćwiczonko. Teraz zrobimy sobie 60 powtórzeń i to już będzie koniec, jeśli chodzi o kwestię wysiłku, ale teraz znowu robimy do przodu, bez przekręcania barków. Ja wiem, że ta ręka ciąży i chcemy ten bark przesunąć, ale sama ręka robi ruch. Uwaga, jedziemy. Ni, san, si, to, rok, sić, prosto barki, hać, kio, dziu, ec, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kio, dziu, ec, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kio, dziu, ec, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kio, dziu, jeszcze dyszka, ec, ni,
san, si, go, rok, sić, hać, kiu, dżu i ostatnie 10, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, dżu. Odkładamy ciężarki. To tyle, jeśli chodzi o kwestię wysiłkową. Ja przypomnę, te osoby, które pożyczały piłeczkę. Trzymaj. Bardzo proszę, żeby sobie w wolnych chwilach zakładać piłeczkę. Poboksuj troszeczkę. Dawaj. Im więcej będziecie ćwiczyli, tym lepszy efekt tego ćwiczenia będzie. To bardzo pozwala na kontrolę naszej techniki. Starać się, żeby ta piłka się w miarę daleko odbijała. Tutaj kontrolujemy same uderzania. Bardzo proszę, że w miarę tego, jak będzie Wam to płynnie wychodziło, żebyście sobie zmieniali pozycję, żebyście się poruszali jak w pozycji walki, żeby ta pozycja nie była w miejscu, tylko uderzenie. Cały czas się poruszamy, zmieniamy, ta piłeczka i tak podąża za nami, bo jest uwiązana w odpowiedniej odległości. Bardzo dobre ćwiczenie jest. Jeśli ktoś jeszcze będzie chciał pożyczyć tą piłkę, to bardzo proszę do mnie napisać. Na pewno się z Wami skontaktuję i wtedy będzie można sobie wypożyczyć z klubu tą piłeczkę. A to już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy trening. Widzimy się na treningu w środę. Jutro jest dzień wolny. Taka fajna informacja jest, myślę, że już do większości to dotarło. Ja wszystkie filmiki udostępniłem na YouTubie, nasze treningi są ogólnie dostępne. Wystarczy wpisać w YouTubie Sihan Janusz i wtedy wyskoczą wszystkie filmiki, które będzie można sobie powtórzyć, odtworzyć. Nie wszyscy korzystają z Facebooka, teraz jest to ogólnie dostępne na YouTubie. Każdy będzie mógł sobie z tego skorzystać. Jeśli ktoś ma na tyle czasu i chęci, to bardzo proszę, żeby sobie ten trening nawet zrobił jutro. Można sobie wybrać dowolny trening z zakresu tego wszystkiego, co do tej pory ćwiczyliśmy, bo tylko poprzez powtarzanie, utrwalanie pewnych elementów, które ćwiczyliśmy tutaj wspólnie, będzie można sobie poprawiać kondycję. Ja wiem, że brakuje takiego bezpośredniego kontaktu. Na sali zawsze jest to inaczej. Zawsze jest ta możliwość zwrócenia uwagi na to, że w tym momencie należy to poprawić i wtedy ten trening wygląda inaczej, ale na chwilę obecną musimy sobie tak radzić i mam nadzieję, że ćwiczycie. Cały czas czekam jeszcze na kata, czekam to do jutra, potem wybiorę z tych wszystkich filmików, które zostały nadesłane, wybiorę te, które moim zdaniem wykonane są najlepiej, z najmniejszą ilością błędów. A to wszystko dzisiaj, jeśli ćwiczyliście w parach, to naprzeciwko siebie, rej, ost i stajemy na zbióreczkę. Sejzam. Mokso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Kemo, otwieramy oczy. Szomeni rej. Os. Szomeni rej. Os. Kani rej. Os. Kierus. Rej. Os. Arigato. I widzimy się w środę o 16.